radosny korowód, barwne stroje i duża, duża dawka ludowej muzyki oraz tańca. Już po raz 9 zagoszczą w bastionie świętej Jadwigi w Nysie. Przed nami bowiem kolejna edycja Folk Fiesty. A Folk Fiesta to nie tylko występy, ale to także spotkania ludzi, szansa poznania innych kultur, a czasem nawet szansa na nowe przyjaźnie. Podczas tegorocznej edycji imprezy, której inauguracja będzie miała miejsce 14 sierpnia, jak co roku, zjadą się goście z całego globu. Obok muzyków ze znanych nam już zakątków świata, każdego roku pojawiają się prawdziwe rodzynki w muzycznym cieście, artyści z nieznanych dotąd stron świata. Nic nie stoi w miejscu, wszystko się rozwija, tak samo się rozwija Folk Fiesta jak każda inna impreza, więc pamiętam jeszcze jak 5 lat temu z wielkim trudem pozyskiwaliśmy chętne zespoły, które do nas miały przyjechać na nasz festiwal folklorystyczny. Teraz jest odwrotnie, teraz my się już nie możemy tak opędzić, może nie, ale trudno nam jest nawet wybrać wśród tych zespołów, które do nas się zgłaszają, takie, które można zaprosić na nasz festiwal folklorystyczny. Tak, w tym roku zaprosiliśmy 14 zespołów, jest to prawie 500 osób, dosłownie z całego świata. Nie zabraknie gorących afrykańskich rytmów serwowanych nam przez balet Kadam z Togo, poprzez tradycyjną koreańską muzykę w wykonaniu Stowarzyszenia Kultury Koreańskiej, czy mroźne nordyckie klimaty ze Szwecji, kończąc na muzykach i tancerzach z krainy Drakuli, którzy precyzją i skalą trudności wykonywania układów tanecznych przyprawiają widza o zawrót głowy. Oczywiście nie zabraknie również naszych rodzimych wykonawców, takich jak Jodełki czy Jubilat. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie natomiast zespół pieśni i tańca Śląsk. Na pewno będzie to program inny niż ten, który był w tamtym roku i też mam nadzieję, że równie jak w tamtym roku nie zabraknie nam widzów. Folk Fiesta obok muzyki to także próba promowania alternatywy w wyborze formy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz gości odwiedzających nasz region. Alternatywy będącej obroną przed intelektualną tandetą. Wydaje się, że stawiane cele zostają rokrocznie osiągnięte.